Dzień dobry moi wszyscy widzowie, z tej strony Kubakok, witam was w drugim odcinku z serii LOL Tanki, a naszym dzisiejszym bohaterem według prośby jednego z widzów będzie UE37. Jest to francuski niszczyciel czołgów trzeciego tieru. No i w tym odcinku pokażę wam, czy pojazd jest wart uwagi. Ale zanim zaczniemy, no to nie zapomnijcie zostawić oczywiście na kanale suba oraz dzwoneczka, aby nie pominąć następnych materiałów z tej serii oraz innych filmów na moim kanale. Możecie też kliknąć w łapeczkę w górę, jeżeli wam się materiał spodobał. Możecie też napisać komentarz, ocenić, czy wam się pojazd podoba, czy nie, albo po prostu napisać kolejny pojazd do omówienia w tej serii. No i zacznijmy omówienie tego pojazdu. Tak jak mówiłem, w tej serii będzie po prostu krótkie omówienie. Nie będę omawiał nawet co zakładać, tylko powiem po prostu parametry i zalety tego pojazdu. No to oczywiście główną zaletą tego pojazdu jest działo, bo jest oczywiście to T-deck. Mamy bardzo fajną penetrację na zwykłym, jak i na goldzie. W miarę fajny damage 90, dobrą celność, krótki czas celowania. No i też fajny DPM 1200, uważam, że na trzecim tierze jest bardzo dobrym wynikiem. Nawet możecie zobaczyć, jak wygląda parametry tego działa. 180 na goldzie, to kurde, nawet w walce na piątkach byście sobie poradzili. Drugą taką zaletą bym powiedział, że jest oczywiście no wielkość, maskowanie, no ten pojazd jest naprawdę bardzo malutki. Co też powoduje, że ten czołg ma bardzo dobry kamuflaż. Możecie się na przykład schować w krzaku i prawdopodobnie nikt was nie wykryje, o ile nie ma jakiegoś mega dobrego zasięgu widzenia. Ale tak to możecie stanąć na przykład w krzaku 200 metrów i raczej nie powinien was wykryć. Nawet polecam wam założyć kamuflaż do niego, żeby jeszcze lepiej się chował. No i też z powodu, że ten czołg jest w miarę mały, no to też go trudno trafić na przykład z dużego dystansu, a szczególnie jeżeli ktoś ma słabą celność. No i zalet to jest tyle. Jeszcze powiem, że mobilność jeszcze jest w miarę znośna. Jedzie niby 36 km na godzinę i ma 18 koni na tonę. No i obrót też wygląda w miarę ok. No i powiedzmy od razu o tej pierwszej wadzie, czyli opory dla gruntu. Patrzcie, jakie on ma opory dla gruntu. Zdolność przekraczania przeszkód na drodze 77 to jest bardzo słaby wynik, naprawdę bardzo, bardzo słaby wynik. No i to powoduje, że mimo 18 koni na tonę do 36 raczej ten pojazd zbyt często się nie rozpędzi. Może z górki, ale jakoś to zniesie. Jeszcze taka jedna zaleta, 15 km do tyłu to jest według mnie ok. Więc oprócz oporu dla gruntu mobilność jest nawet dobra. Drugą wadą tego pojazdu jest oczywiście delikatność. Ten czołg nie ma w ogóle pancerza od przodu, z boku, z tyłu. Więc jeżeli ktoś strzeli z hakiem, to na pewno przebije. Chyba że ktoś strzeli w gąski, to może wejść na przykład za mały damage, albo strzeli w działo, to wejdzie za zero. Ale raczej to 99% czołgów z hakeów może go przebić za pełny damage. No i też oprócz tego, no to ten pojazd jest bardzo lekki. Co dla niektórych może być zaletą, ale to jest raczej dla mnie wada, bo jak wjedzie w jakiś taki ciężki czołg w was, no to stracicie bardzo dużo życia, więc ten czołg bardzo słabo się do taranowania nadaje. W ogóle. Jeżeli chodzi o HP-ki, no to mamy 487, więc raczej to można powiedzieć, że średni wynik, zasięg widzenia jeszcze tam znośny. No i ostatnia wada, która mnie najbardziej wkurza, czyli depresja działa. Tak jak wiele na przykład, ja tak jak ja uważam, że 5 stopni jest dla mnie słabe. Na przykład jeszcze wiele osób narzeka na działo obiekta 263, pewnie dlatego, że on ma 4 stopnie depresji działa. W sumie tak patrząc, no to może celność jest jeszcze słaba. Ale chyba najbardziej narzekam na tą depresję działa 4 stopnie, no to jest słabo. Ale pomyślcie sobie, że UE37 ma depresję działa wynoszącą 2 stopnie. 2 stopnie depresji działa, to jeżeli spotkacie nawet minimalne wzniesienie, to nie opuścicie działa, nawet jak... Nawet na płaskiej przestrzeni będziecie mieli problem ze strzelaniem na przykład pojazdu. Chociaż i tak ten pojazd jest na tyle mały, że raczej nie przyklei się żaden mniejszy czołg i nie będziecie mieli z nim problemów. Ale jak będzie taki niski i w miarę krótki, albo po prostu się obróci bokiem, no to może być w miarę duży problem, żeby sobie z nim poradzić. Ale tak jak mówiłem, penetracja jest spoko, więc może się nawet wieży uda przebić. No i to jest całe omówienie parametrów pojazdu. Przejdźmy do jednej bitwy. Zobaczymy, gdzie nas wylosuje i
Spróbujemy rozegrać jakąś w miarę fajną bitwę. No i wyrzucono nam mapę w trybie kopalnie. Losowanie jest trójkami oraz dwójkami, więc całkiem okej. Niestety wyrzucono nam gorszą połowę, ponieważ na północy gra się na pewno lepiej. Jest się na wzgórzu. Chociaż w przypadku tego pojazdu, no to depresja działa, powoduje to, że ta górka mogła być nawet dla nas dużą przeszkodą, więc może nawet ta połowa, na której teraz jesteśmy, może się okazać nawet lepsza niż północ. Teraz tutaj wyłamiemy drzewko, obrócimy się w tą stronę i poczekamy na czołgi, aż tu wyjadą. Ale patrząc po tym, jak mój team gra, to raczej ciężko będzie cokolwiek zrobić. Już widzimy te 1 na 6. Sam widzi, że coś jest nie tak z tym teamem. BTSV. Możemy tego BTSV przymierzyć. Poczekajmy, aż mi się siatka włączy. Kenny. Aha. Nie wiem, albo tutaj stał za nim jakiś czołg, albo naprawdę te pociski są jakieś magiczne, bo... Czekaj, czy jest przestrzał na niego? Raczej wątpię, że jest. No właśnie, za kamieniem gość stoi. Na szczęście nieważne jak będą tutaj stali, i tak mnie nie zobaczą, bo ja mam bardzo dobre maskowanie. I pięknie dobijamy AMX-a 38. Poczekajmy, aż ktoś wyjedzie. Kenny, czy wyjedzie? Strzelmy jeden blind. I tak nie ma szans, żebym mnie zobaczył. Jestem bardzo małym czołgiem, którego ciężko będzie zobaczyć. Tutaj Kenny i Panzer 3 według mnie powinny bardziej tutaj wyjechać. One są czołgami, które powinny grać na blisko. I znowu jakiś nieudany strzał. Aha, co jest z tym działem? Halo? To nie mogę trafić, naprawdę. Dobra, już wiem, lagi mam. Chyba to wina lagów, bo kurde, widzę, jak mi tak z dużym opóźnieniem mi ten czołg się obraca. Dobra, jeszcze cofnę może. Tylko mnie nie pchaj, koleś! Dobra, strzelajmy. Cyk. Ostatni strzał w niego. Kurczę, nie zdążyłem. Dobra, obracamy się, bo... O kurczę. Właśnie, widzicie, 30 mi damage'a za tarana zada. A ktoś mi pomoże? Sam będę musiał z nim strzelać. Dobra, spróbuję zasłonić działo działem, może... Kurczę, nie odbył. Teraz jedyna szansa jest na to, że... No właśnie. Ale kurde, no taki team dostałem śmieciowy, kurde, cały kampił. Te 1-6 jako jedyny w ogóle to walczy, ale... Ale szczerze, cały team zagrał bardzo źle, zamiast podjechać na blisko, zawalczyć, to stoją z tyłu. Bo ile jeszcze mnie da się wytłumaczyć, bo mówiłem, ten czołg raczej nie nadaje się do gry na blisko, no tak, na przykład ten Panzer 3. Czy Kenny, które kampiły, no to jest coś, czego w ogóle nie ogarniam. No i nie ma co mówić, ta bitwa będzie prawdopodobnie przegrana. Nie ma raczej tutaj jest mała szansa na zwycięstwo. I gość w tej 1-6 ginie. No już wiemy, że raport to będzie porażka. No właśnie. No niestety bitwa przegrana, ale udało nam się zadać 834 damage'a, 124 asysty, jeden czołg zniszczony, 4 uszkodzone, zarobkowo 6787 kredytów. Widzimy, nic nie straciliśmy ani jednego grosza, więc na te niski tereny są w miarę fajne do zarabiania, o ile zrobi się jakieś tam mega dobre bitwy. To są raczej takie pojazdy, którymi można zarobić, ale raczej to są takie ostatni wybór. A pan w tym BTSV naprawdę zrobił dobrą bitwę. Ale dziwne, że tak późno w ogóle zaczął mnie atakować. Ale okej, no to tak wygląda bitwa i przejdźmy do podsumowania. Dobrze, a więc odpowiedzmy na te trzy pytania. Po pierwsze, czy ten czołg nadaje się pod robienie statystyk? Moim zdaniem nie. Pojazd jest trudny w grze.
Tylko może profesjonalni gracze mogliby w nim robić statystyki, ale też po co im robić statystyki, skoro i tak mają dobre. A dla graczy średnich i takich słabych raczej ciężko będzie się grał tym czołgiem. Szczególnie przez losowania, które powodują, że na niskich tierach raczej 90 czołgów, 90% czołgów jedzie agresywnie. I też są takie mapy, które no raczej bardzo trudno jest kampić, więc to też jest problem. Więc potencjał czołgów będzie ciężko wykorzystać i ciężko też zdobyć statystyki. Ja na przykład mam lekko fioletowe statystyki, to jest chyba jeden z lepszych wyników, a są na przykład pojazdy, na których nawet ciemny fiolet 5000 WNA może być za mało. Więc widzicie, jak wygląda z tym pojazdem. Co natomiast drugim pytanie, czyli czy czołg nadaje się pod robienie misji, no też raczej średnio. No, bo powody są podobne, czyli że bardzo ciężki czołg do gry i też wymaga, i też w tym pojeździe wymagania nie są aż tak małe, co może trochę dziwić. Bo tacy gracze, którzy ogarniają ten pojazd, na pewno zrobią dużo, ale tacy słabsi, no to już mają duży problem. I na przykład dla takich graczy, którzy mają małe doświadczenia, pewnie większość z was mnie ogląda, no to pewnie będzie to czołg trudny do robienia misji. I oczywiście wbijania oznak mistrzowskich, to też jest problem. No i teraz ostatnie pytanie, czy ten pojazd jest dobry for fun? Myślę, że jeżeli da się wykorzystać jego maskowanie, to myślę, że tak. Czasami może dawać fun, że przeciwnik cię nie zobaczy, mimo tego, że on jest na przykład blisko, to na przykład 60 metrów od ciebie, to on cię nie zobaczy. Nawet może być tak, że strzelasz jako niewidzialny czołg i on cię dalej nie widzi, chociaż ja tego nie preferuję, bo podczas strzału i tak maskowanie się psuje. Mimo tego, że i tak jest w miarę fajne po oddaniu strzału, to niestety i tak ja wam tego nie polecam. Można nim robić jako taki spotter, na przykład niewidzialny, no ale raczej on jest za wolny, żeby takie rzeczy się działy. Więc myślę, że dwie pierwsze raczej odpadają, czyli nie zrobicie niemal ani jakiejś tam misji, ani na przykład oznak mistrzowskich. I na przykład nie zrobicie statystyk. Ale jeżeli chodzi o fan, to można jakoś tam się nim pobawić, tym maskowaniem. No i jeszcze taka jedna ważna rzecz. Ten pojazd łącznie z innymi pojazdami typu GC, T28 czy Panzer 4C jest dostępny za testy, które raz co jakiś czas się pojawiają. Dostępne z jakichś tam paczek czy wyzwań. Więc myślę, że jest on w miarę ogólnodostępny. Więc prędzej czy później i tak wam się uda go zdobyć. Więc też myślę, że będziecie mogli mieć swoje własne zdanie. I tym właśnie akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się materiał spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Możecie też zostawić suba oraz dzwoneczek, aby nie pominąć kolejnych materiałów na kanale. No i napiszcie komentarz, ocencie ten pojazd albo filmik. I zaproponujcie kolejny pojazd do serii LOL Tanki, więc dziękuję, do zobaczenia, na razie.